Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagrodzenia wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Dzień ten, jak widać, jest okazją, aby złożyć wszystkim nauczycielom najserdeczniejsze życzenia. Podziękować za trud, jaki podejmują każdego dnia. Zobaczymy, co na ten temat mają do powiedzenia nasi przychodnie. Witam serdecznie. Czy wie pani, jaki dzisiaj jest dzień? A na poniedziałek, a co? A może czy jest święto, gdzie wchodzimy? A skąd wy wiecie w telewizji, że mój szwagier ma dzisiaj urodziny? No, nie wiem, o co chodziło, ale mamy lepszego dla szwagra. Dzisiaj obchodzimy Dzień Nauczyciela. A, to trzeba było go dać od razu. Proszę pani, my to coś zawsze szykowali tym naszym belfrom, żeby podziękować im za ta ciężka robota. Ale jak to jest teraz, to ja już nie wiem. Dziękuję bardzo za te kilka słów. O, widzę kolejnego przechodnia, trochę młodszego. Proszę panią, czy słyszała pani coś na temat Dnia Edukacji Narodowej? Ano jest taki dzień. Ze szkoły pamiętam, że zawsze jakaś akademia była i różniejsze lekcje. A jak już jestem w tej telewizji, to pozdrawiam całą rodzinkę. Hej mamo, jestem w telewizji! Niech zapytamy się o panią, chociaż ta się śpieszy, że nie wiem, czy powiem nam mówię. Pani jeszcze pyta, dziś Dzień Nauczyciela, więc pędzę do naszych nauczycieli złożyć im życzenia. Czekaj! Biegnę z tobą! Ej, ja uczę w tej szkole! Chodź! Nie pozostaje mi nic więcej, jak pożegnać się z państwem z ulicy Górnośląskiej dla wiadomości szkolnej. Edyta Rychlik, dziękuję za uwagę.